Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <inaudible> papam Niezwykła wielkość macierzyństwa. Katecheza świętego Jana Pawła II. wygłoszona 20 lipca 1994 roku. Choć przed kobietą otwierają się perspektywy pracy zawodowej w społeczeństwie oraz apostolstwa w Kościele, niczego nie można porównać z niezwykłą godnością, której źródło stanowi macierzyństwo, kiedy przeżywane jest we wszystkich swoich wymiarach. Widzimy, że Maria, wzór kobiety, właśnie poprzez macierzyństwo spełniła swą misję, do której została powołana w ekonomii wcielenia i odkupienia. W liście apostolskim Mulieris Dignitatem podkreśliłem, że macierzyństwo Maryi zostało w sposób nadzwyczajny złączone z jej dziewictwem. Także jest ona również wzorem dla kobiet poświęcających swe dziewictwo Bogu. Kiedy będziemy mówili o życiu konsekrowanym, powrócimy jeszcze do tematu dziewictwa poświęconego Panu. Podczas obecnej katechezy pragnę kontynuować rozważania o roli świeckich w Kościele, koncentrując się na tym, co kobieta wnosi we wspólnotę ludzką i chrześcijańską poprzez swoje macierzyństwo. Wartość macierzyństwa została podniesiona do najwyższej rangi w Maryi, Matce Przedwiecznego Słowa Boga który stał się człowiekiem w jej dziewiczym łonie. W związku z tym macierzyństwem Maryja stanowi istotną część tajemnicy wcielenia. Ponadto, poprzez swe zjednoczenie z odkupieńczą ofiarą Chrystusa, stała się ona matką wszystkich chrześcijan i wszystkich ludzi. Również w tym aspekcie ujawnia się wartość przypisywana w Bożych planach macierzyństwu, znajdującemu swój szczególnie wzniosły wyraz w Maryi, ale którą można odnaleźć w każdym ludzkim macierzyństwie. Być może rzeczą jak nigdy dotąd konieczną okazuje się ponowne przemyślenie idei macierzyństwa, które nie jest pojęciem archaicznym należącym do mitologicznych początków cywilizacji. Niezależnie od tego, jak wiele istotnych ról może pełnić kobieta, wszystko w niej fizjologia, psychologia. Naturalna obyczajowość, poczucie moralne, religijne, a nawet estetyczne, to wszystko ujawnia i podkreśla jej postawę, zdolność i misję wydania na świat nowego istnienia. Rodzicielstwo angażuje ją bardziej niż mężczyznę. Ze względu na ciążę i poród, jest intymniej związana z dzieckiem. Lepiej obserwuje jego rozwój, jest bezpośrednio odpowiedzialna za jego wzrost intensywniej uczestniczy w jego radości, cierpieniu, w niebezpiecznych momentach jego życia. Chociaż prawdą jest, że zadania matki powinny być koordynowane z obecnością i obowiązkami ojca, to jednak kobieta odgrywa ważniejszą rolę w początkowym okresie każdego ludzkiego życia. Jest to rola, w której ujawnia się istotna cecha osoby ludzkiej, powołanej do tego, by nie zamykać się w sobie lecz otwierać się i ofiarowywać innym. Mówi o tym konstytucja Gaudium et Spes, według której istota ludzka nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie. To nastawienie na innych jest podstawową cechą osoby, z uwagi na to, że człowiek ma swe początki w najgłębszym źródle miłości trynitarnej. Macierzyństwo jest szczytowym wyrazem tego personalistycznego i wspólnotowego nastawienia. Niestety musimy stwierdzić, że wartość macierzyństwa stała się przedmiotem kontestacji i krytyk. Przepisywana mu tradycyjnie wielkość ukazywana jest jako idea przestarzała, jako fetysz społeczny. Z punktu widzenia Antropologiczno-etycznego, niektórzy uznali je za pewną barierę narzuconą osobowości kobiecej, za ograniczenie wolności kobiety, która pragnie podjąć i prowadzić innego rodzaju działalność. Ten klimat sprawia, że wiele kobiet wyrzeka się macierzyństwa nie po to, by podjąć inny rodzaj służby, a więc w rezultacie macierzyństwo duchowe. Lecz by oddać się pracy zawodowej. Wiele kobiet wprost domaga się prawa do zniszczenia w sobie życia dziecka przez przerwanie ciąży, tak jakby prawo do własnego ciała zakładało również prawo własności wobec poczętego dziecka. A kiedy niektóre z matek wolały zaryzykować utratę własnego życia, posądzano je o szaleństwo a w każdym przypadku o zacofanie kulturalne. Są to absurdalne nieporozumienia, w których ujawniają się zastraszające skutki oddalenia od ducha chrześcijańskiego, będącego w stanie zagwarantować i odtworzyć również wartości ludzkie. Wyłaniająca się z Ewangelii koncepcja osobowości i ludzkiej komunii nie pozwala aprobować dobrowolnego wyrzeczenia się macierzyństwa jedynie ze względu na chęć osiągnięcia dobrobytu materialnego bądź satysfakcji spełnienia określonej działalności. Jest to bowiem wypaczenie osobowości kobiety, która znajduje naturalny rozkwit w macierzyństwie. Samo zjednoczenie małżeńskie nie może być zaspokojeniem egoizmu dwóch osób. Miłość łącząca małżonków. Ogarnia również dziecko, i staje się miłością rodziców do dziecka, co potwierdza doświadczenie tylu małżeństw w minionych stuleciach i w naszych czasach: małżeństw, które w owocu swej miłości znalazły drogę umocnienia, trwałości, a w niektórych przypadkach również odnalezienia się i ponownego podjęcia wspólnego życia. Z drugiej strony, osobie dziecka. Również dopiero co poczętego przysługują prawa, które należy szanować. Dziecko nie jest przedmiotem, którym matka może dysponować, lecz osobą, której powinna się poświęcić z ofiarnością, jakiej macierzyństwo wymaga, ale również z radością, jaką z sobą niesie. Także w psychologiczno-społecznych warunkach współczesnego świata. Kobieta jest więc wezwana do uświadomienia sobie wartości swego powołania do macierzyństwa jako afirmacji godności osobistej, jako zdolności i akceptacji otwarcia się na nowe życie w świetle teologicznym, jako uczestnictwa w stwórczym działaniu Boga. To uczestnictwo jest większe ze strony kobiety niż mężczyzny w związku z jej specyficzną rolą w prokreacji. Świadomość tego przywileju, jak czytamy w Księdze Rodzaju skłania Ewę do wypowiedzenia po pierwszym porodzie następujących słów. Otrzymałem mężczyznę od Pana. A ponieważ macierzyństwo jest przede wszystkim wkładem w rozwój życia, Ewa w tekście biblijnym nazwana jest matką wszystkich żyjących. Ten tytuł podsuwa nam myśl, że w Ewie i w każdej matce urzeczywistnia się obraz Boga. Które, jak głosił Jezus, nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. W świetle objawienia biblijnego i chrześcijańskiego, macierzyństwo jawi się jako uczestnictwo w miłości Boga do ludzi. Miłości, która według Biblii zawiera również macierzyńskie aspekty współczucia i miłosierdzia. Obok macierzyństwa, przeżywanego w rodzinie, istnieje wiele innych wspaniałych form duchowego macierzyństwa. I to nie tylko w życiu konsekrowanym, o którym będziemy mówić w swoim czasie, lecz również wszędzie tam, gdzie widzimy kobiety poświęcające się po macierzyńsku dla dobra dzieci osieroconych, chorych, opuszczonych oraz ludzi ubogich i nieszczęśliwych, lub uczestniczące w rozlicznych inicjatywach i dziełach zrodzonych z miłości chrześcijańskiej. Urzeczywistnia się wówczas fundamentalna, w duszpasterstwie kościoła zasada humanizacji współczesnego społeczeństwa: Rzeczywiście kobieta zdaje się być obdarzona specjalną wrażliwością na człowieka i na wszystko, co skłania się na jego prawdziwe dobro, począwszy od podstawowej wartości, jaką jest życie. Można więc, nie narażając się na przesadę, powiedzieć, że kobieta zajmuje kluczowe miejsce w społeczeństwie i kościele.